zadał ktoś pytanie, skąd czerpać wewnętrzne siły. Po pierwsze, to bardzo go odwołuje do filmiku Sens życia w dwuchrybach.pl. I muszę do niego trochę wrócić, ale widać, że ten filmik nie odpowiedział tak dobrze, skoro dzisiaj znowu pada to pytanie, a chyba ten ktoś ten filmik oglądał. Słuchajcie, skąd czerpać wewnętrzne siły? No wewnętrzne, czyli ze mnie, a nie z zewnątrz. To jest tak, jakby ktoś powiedział, skąd czerpać siły, by moje mieszkanie było czyściutkie. No musisz w tym mieszkaniu, no z zewnątrz tych sił nie wyczerpiesz. Musisz wziąć szmatę, musisz wziąć miotłę i będzie czyściutkie. Czyli skąd czerpać siły? Czerpać z siebie. A co to znaczy z siebie? Musisz wiedzieć, co ty w sobie masz szczególnego. Masz na przykład pogodę ducha. Pogodą ducha robisz to coś, co wymaga sił. Wszystko jedno. Czy to jest podryw dziewczyny, czy to jest przygotowanie się do egzaminu. Jesteś po prostu pogodna. Ktoś inny ma w sobie dużą refleksyjność. No to refleksyjnością podrywa dziewczynę i głęboko uczy się, studiując, wracając kolejne strony podręcznika. Musisz czerpać z siebie. A jeśli przypadkiem stwierdzisz, że w tobie jest coś, nie wiem co, i kompletnie nie da się tego wykorzystać do realizowania tego zadania, to po prostu nie rób tego zadania, bo znaczy, że ono w ogóle ciebie nie dotyczy. Jeśli ja na przykład jestem totalnie niegustowna i bym zapytała się, skąd czerpać siły, bym była projektantką mody. No znikąd. Ty nie będziesz projektantką mody. Nie trać czasu na to, co nie wynika z ciebie. Trać czas na to, gdzie możesz siebie w to dzieło, w tę całość, w ten efekt włożyć. Zrozumiałeś? To teraz jeszcze przejrzyj sobie filmik o sensie życia. Dziękuję. W kolejnym filmie. No pięknie ubrałaś koleżankę do ślubu. No wiesz co, jaki ty masz gust. A tam. No nie róbcie tego. Jest to twoja zaleta. Co się dzieje, jeśli to robisz i taka jesteś skromna? Po pierwsze, wprowadzasz w niepokój osoby, które są naprzeciw.